Każdy z nas ma jakieś ciśnienie tętnicze krwi. Żeby krew płynęła, serce musi pompować ją pod określonym ciśnieniem, tak żeby zaopatrzyć wszystkie ważne dla życia narządy. Niestety u wielu z nas wartość ciśnienia jest powyżej tego, czego potrzebujemy i wówczas, krótko mówiąc, krew te narządy uszkadza. Czy stres wywołuje nadciśnienie tętnicze? No, stres, trzeba powiedzieć, jest mocno przereklamowany jako sprawca wszelkich nieszczęść ludzkości. Bardzo groźne jest to, jak człowiek sobie radzi ze stresem. A są ludzie, którzy zajadają stres. Używki. No, popularność alkoholu wynika z tego, że jest to skuteczny od tysiącleci środek antydepresyjny, który bardzo dobrze poprawia nasz nastrój. Niestety płacimy za to niejednokrotnie straszną cenę, bo nawet można umrzeć z powodu uzależnienia alkoholowego. Zawsze, jeśli człowiek ma długo utrzymujące się nadciśnienie tętnicze, to ten opór na obwodzie jest zwiększony. Czy czujemy, jakie mamy ciśnienie tętnicze krwi? Najczęściej nie. Zwykle odczujemy, i to niejednokrotnie bardzo dramatycznie, jeśli ciśnienie nam nagle spadnie. Tak się dzieje, kiedy człowiek mdleje. To jest wywołane nagłym spadkiem ciśnienia. Natomiast wysokie ciśnienie tętnicze krwi, jeśli je czujemy, to niestety jest to wyraz powikłań, jakie są wywołane przez nadciśnienie, na przykład udar mózgu, zawał serca. I wtedy rzeczywiście czujemy dolegliwości. Natomiast to, co zwykle ludzie uważają za objaw nadciśnienia, boli mnie głowa, szumi mi w uszach, źle się czuję, mam zawroty głowy, to nie ma związku z ciśnieniem tętniczym. Nie czujemy nadciśnienia. Dlatego konieczne jest to, żeby swoje ciśnienie tętnicze znać, regularnie je mierzyć i kontrolować. Jeśli ciśnienie tętnicze wynosi 140 i lub 90 mm subartęci, oznacza to rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i konieczność wizyty u lekarza. Ciśnienie tętnicze u każdego człowieka skacze. Ono się zmienia. To jest rzecz normalna, reaguje na to, co się z nami dzieje, na przykład na emocje, które zazwyczaj wywołują skok ciśnienia. Ból głowy, banalny ból głowy, zmęczenie też może wywołać wzrost ciśnienia. Natomiast jeśli ktoś ma nadciśnienie tętnicze, to może sobie pomóc w ten sposób, żeby wyeliminować to, co ciśnienie tętnicze podnosi. No, pierwsza rzecz bardzo trudna. Praktycznie większość ludzi dorosłych chce to zrobić, nielicznym się udaje, czyli schudnąć. Ale także pewne składniki w diecie powinny być wyeliminowane albo bardzo ograniczone, bo one podnoszą ciśnienie. Sól kuchenna, alkohol, tytoń. Także samo dobroczynne działanie ma wysiłek fizyczny. Okazuje się, że taka regularna aktywność nie na poziomie wyczynowym, tylko no, taki, który mieści się w granicach przyjemnego wysiłku fizycznego, obniża ciśnienie o kilka milimetrów subartęci. Czyli to jest tak, jakbyśmy wzięli jeden lek obniżający ciśnienie. Trzeba badać sobie ciśnienie tętnicze. Dlaczego? Dlatego, że jest to czynnik ryzyka numer jeden przedwczesnych zgonów i chorób. Jeśli by wybrać taką listę czynników ryzyka, które wiążą się z tym, że żyjemy krócej i chorujemy, to nadciśnienie tętnicze znajduje się na pierwszym miejscu, wyprzedzając palenie tytoniu, cukrzycę, otyłość, złe odżywianie się, stres i tak dalej. W skali globalnej, w skali całego świata liczba ludzi z nadciśnieniem tętniczym zwiększyła się o połowę w ciągu ostatnich 30 lat i cały czas rośnie. Jest to czynnik ryzyka, który możemy opanować. Możemy go trzymać pod kontrolą, najlepiej oczywiście nie dopuścić, czyli no, właściwie się prowadzić, ale jeśli dojdzie do nadciśnienia, leki, którymi się posługujemy, leki, które mamy, są bezpieczne i to jest doświadczenie oparte na kilkudziesięciu latach już obecności tych leków i co więcej, są skuteczne. Mamy mocne dowody, że obniżanie ciśnienia zmniejsza ryzyko groźnych chorób, takich jak udar, zawał, niewydolność nerek i wydłuża życie.